Będziemy na drugą stronę, czy jeszcze kawałek dalej? Nie, chyba nie ma sensu dalej. Chyba musimy po tej kłodzie na drugą stronę. Chyba to najbliższe, tylko to, żeby wiesz, się nie poślizgnąć, nie? Czekaj. Wiesz, ta się złamie, to plukniemy, nie? Chyba to nie jest mądre. Zawsze mnie ciekawiło, jak dziki sobie robią łóżko. Wygląda, że to jest łóżko dzików. Przyniesiona trawa, ale ona jest taka, jakby nic na niej nie leżało, chociaż leżało. Świeże to jest, kurczę, aż dziwne, że to wiesz. Dla mnie to wygląda, jakby to człowiek zrobił, a nie dzik. Bo tą trawę to trzeba byłoby gdzieś stamtąd przynosić tu. No niestety nic nie śpi w środku. Następne łóżko, ale niesamowicie zrobione. A dziwne, że na przykład na polach kukurydzy nie robią raczej takich, nie? W lesie tylko. Bo się nigdy nie spotkałem, żeby gdzieś w kukurydzy, wiesz. Kukurydzy to one po prostu na ziemi śpią. No tak mi się wydaje, a tutaj wiesz. Jeśli w ogóle tam śpią, nie? Tą ścieżką, ona jest w miarę twarda. Może śmierdzieć knurem. No to kolejne. Na takim terenie trudnym. Nie wiem, kurędy, chyba tutaj trzeba. Bo jak wiesz, jak płynie, to można wpaść. No tu jest idealnie. To ta sama sytuacja, tylko że tamten ten jest świeży i tutaj widać, że sobie odpoczywały. A tamten chyba nie był. Chyba, że to jest tak, że wiesz, locha przygotowuje. Ten jest używany. Że locha przygotowuje młodym i tam jakiś młody w środku, wiesz. Nawet nie, wiesz, one sobie wspólnie przygotowują już takie. Też jest barwów, tylko taki. Tutaj buchtowanie, nie? Dobra, tutaj jest barłuk tych dzików. Chociaż to nie jest barłuk, tylko miejsce, gdzie żerowały. Bo widać, że jest. Czyli one nie odpoczywały, tylko żerowały w tym miejscu. I tutaj chyba ta największa locha. A te mniejsze miejsca to chyba mniejsze dziki. Tu jest takie jedno miejsce, tu jest drugie miejsce, które też jest dosyć głębokie. No i naprawdę przez chwilę to się zastanawiałem, czy iść dalej, czy nie iść. Ciekawe spotkanie. Dobra, nagranie telefonem. Stały się patrzył na mnie. Kurczę, 5 metrów wszedłem na dzika. Nie no, 5 nie, ale 10. Ty może być trochę ciszej. Popłoszysz wszystko. Proszę nie gadać. No tak, gadam do telefonu. Dzięki temu się zatrzymały i się patrzył na nas.
No chyba nie przyjdą w naszą stronę, co? Ciekawe spotkanie. Stoją jeszcze. Stoją się, nie boją zbytnio, nie? Kolejny baruch dzika na takim terenie dosyć trudnym do chodzenia. Jeszcze ziemia nie jest zbarznięta tak twardo, bo minus 4 stopnie, więc czasem można się zapadać głęboko. Ale dużo ciekawostek przyrodniczych. Na początku grudnia. Chyba jakaś wichura. Było słychać gile.